Sponsorem serii jest Patryk, który pozdrawia swoje dzieci: Hanie, Stasia i Olka. I ma nadzieję, że kiedyś posłuchają tej wspaniałej historii. Oczywiście pozdrawia też żonę. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Właśnie przed chwilą nagrałem 5 minut artykuł, które okazało się, że już je czytałem w zeszłym tygodniu. Tak więc lećmy z tematem w dalszy odcinek, a ja sobie muszę naklepać w ryj, bo po prostu muszę jakoś zacząć zaznaczać, gdzie kończyłem i gdzie czytam dalej. Cztery kompanie krwawych aniołów odpowiedziały na wezwanie do obrony Bramy Kadjańskiej, pojawiając się w samym sercu toczonej kampanii. Znaczna siła Krwawych Aniołów niemal z marszu zaatakowała hordy chaosu na planecie Agripina w gąszczu wojowników, szukając dowódcy sił napastników, słynnego czempiona chaosu, krwawego boga Khorna, Kosolaksa Zaprzysiężonego i jego bandy zaprzysiężonych. W epickiej konfrontacji przypominającej mityczny konflikt między Prymarchą Sanguiniusem a potężnym krwiopijcem Kabandrą w bitwie o Terre. Gdy prymarcha walczył o to, by dać czas imperialnym obrońcom na zamknięcie ostatniej bramy, krwawe anioły zabrały walkę bezpośrednio do wroga. Kosolaks, będąc w pełni świadomym, że jego straż przyboczna nie stanowiła kompletnie żadnego zagrożenia dla ogarniętych szałem bitewnym synów Sanguiniusa, wezwał na pomoc legion zniewolonych demonów Korna. Rytuał przyzwania był aktem zdradzieckiej rzezi, jako że Herszt. Nakazał swoim pożeraczom światów złożenie w ofierze samych kultystów chaosu celem zdobycia przychylności krwawego Boga. Niezliczone tysiące zginęły w kilka solarnych godzin, krew wymordowanych płynęła rzekami przez główne kanały stołecznego miasta Agrippiny, przelewając się przez kratki wentylacyjne i tworząc krwawe wodospady. Ofiara przyniosła oczekiwany efekt, a gdy pierwszy oddział szturmowy Krwawych Aniołów. Podniósł swój okrzyk wojenny, bluźnierczy awatar krwawego boga, jeszcze jeden krwiopije, co rozerwał cienką zasłonę rzeczywistości i skonfrontował się z synami Sanguiniusa. Pierwsze krwawe anioły na drodze większego demona zostały rozerwane kończyna po kończynie, po czym bestia pożarła ich rozczłonkowane ciała w wyrazie kpiny wobec ich braci bitewnych. Pozostali na placu boju kosmiczni Marines wpadli w stan podwyższonego szału bitewnego i rządzy zniszczenia, rzucając się na demona bez wahania w trosce o własne bezpieczeństwo. Bracia bitewni zarzucili dyscyplinę na rzecz bezmyślnej furii. W punkcie kulminacyjnym bitwy sanguinski wysoki kapłan Numitor stanął oko, w oko z demonem i zadał mu cios, który na krótką chwilę oszołomił bestię. Wykorzystując swoją przewagę, bracia kompanii śmierci skoczyli mu na plecy, jednak nie zdążyli zrobić dosłownie niczego, zanim demon odzyskał siły i w pierwszym odruchu poważnie zranił wysokiego kapłana w ramię swoim długim, przypominającym bicz ogonem. Kapłan trzymał w rękach jeden z najświętszych reliktów swego zakonu, nazywany krwawym kielichem, zawierającym niezwykle małą ilość krwi prymarchy krwawych aniołów. Jednak w momencie upadku kapłana na Ziemię, cała jego zawartość rozlała się na wysuszoną powierzchnię planety. W tym momencie, na polu bitwy, zapanowała śmiertelna cisza. Krwawe anioły wpadły w szok i wstrzymały natarcie na widok rozlanej na powierzchni planety świętej krwi swego Prymarchy. Chwilę później cisza została złamana, gdy Numitor podniósł się z ziemi i wypowiedział słowa z rytuału eksangwinacji. Zgromadzeni wokół niego bracia, kompanii śmierci, zostali przepełnieni wizjami ostatniego podobnego wydarzenia, gdy krew Sanguiniusa została rozlana przez sługi chaosu, gdy ich anielski Prymarcha poległ w pojedynku z arcyzdrajcą Horusem. Kompania śmierci wpadła w berserkerski szał, w jednej chwili wszyscy oszalali bracia bitewni skoczyli na demona w dzikiej, pełnej obłędu furii, nie będąc świadomimi faktu, że w mgnieniu oka ponad, ponad połowa stanu osobowego ich jednostki padła trupem. Gdy demon został pokonany i wypędzony, opętani szaleństwem Astartes zwrócili się w kierunku bandy Kosolaksa Zaprzysiężonego. Pożeracze światów zostali wygnani za gripiny, za cenę życia wielu krwawych aniołów, choć annały ich zakonu powsze czasy będą świętować wygnanie większego demona. Czempion chaosu Kosolaks nie został odnaleziony, ale wysoki kapłan Numitor poprzysiągł dopadnięcie go bez względu na cenę ich następnego starcia. Krwawe anioły walczyły w największych i najbardziej krwawych wojnach imperium, odznaczając się dynamiką i determinacją, która zawsze wprawiała ich braci w, i, i z innych zakonów w podziw, jednak w najnowszej historii Imperium krwawe anioły były rozciągnięte bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, uczestnicząc w III wojnie o Armagedon, walkach wokół Oka Grozy i w wojnie z flotą roju Leviatan jednocześnie. W tym samym czasie komandor Dante i wielu jego najlepszych wojowników starło się z koszmarem w postaci odnogi kryptoid na światach tarczy Kryptus. Ta szczególna odnoga floty roju Lewiatan kierowała się wprost na ojczystą planetę krwawych aniołów Baala, a jej wektora nie można było już zmienić. Pomimo wielu przeciwności losu, krwawe anioły zwyciężyły nad Zinos, jednak Baal wciąż był w niebezpieczeństwie. W tym momencie siły Dantego zarzuciły wszystkie swoje aktywne misje i czym prędzej wyruszyły w drogę powrotną na Baala. Jednak gdy dotarły do nich wieści od wysokiego kapelana Astorata Ponurego, floty krwawych aniołów wciąż znajdowały się wiele solarnych tygodni drogi od celu. Nowe zagrożenie pojawiło się w układzie Dajamor. Siły chaosu, które weszły w granice układu były tak liczne, że szala zwycięstwa w bitwie o Bramę Kadiańską z pewnością nieodwracalnie przechyliłaby się na stronę wroga, gdyby Imperium pozwoliło im na dołączenie do walki w Układzie Kadiańskim. Wysoki kapelan e, był w drodze do Układu Diamor, stojąc na czele piątej Kompanii Zakonu, jednak do pokonania tak licznego wroga należało zaangażować o wiele większe siły. Z ciężkim sercem komandor Dante podzielił znaczną część swoich sił, wiedząc, że każdy wojownik wysłany w galaktykę oznaczał jednego obrońcę Baala mniej. Byli oni jednak krwawymi aniołami, nie mogli zareagować inaczej. Dante dalej parł w stronę Baala, mając za towarzyszy jedynie członków własnej gwardii honorowej, podczas gdy reszta jego wojowników zawróciła okręty i obrała kurs na układ Dajamor. Fale energii osnowy okazały się być łaskawe. Okręty pierwszej i drugiej kompanii Nadrobiły sporo lat świetlnych i wyłoniły się na granicy układu Dajamor na kilka solarnych minut po flocie piątej kompanii. Wyglądało to tak, jak gdyby jakaś wyższa inteligencja zapragnęła, by okręty krwawych aniołów pojawiły się w materium w tym samym momencie. Mimo to, to chwilowe opóźnienie okazało się być kluczowe, jako że było ono jedynym, co stało między siłami pierwszego kapitana Karleana a bezprecedensowym potępieniem jego braci. Gdy pierwszy kapitan nawiązał kontakt z okrętami piątej kompanii, Kapelan Deanor, Deanor z Kompanii Śmierci poinformował go o swojej sytuacji. Gdy jego okręty dotarły do układu, jego siły zostały pochłonięte przez silny psioniczny atak. Czarnoksięstwo Osnowy pożarło jego okręty niczym sztorm na morzu, jednak to nie uszkodzenie kadłubów jego jednostek było najgorsze. Najgorsze były efekty tego ataku na umysły jego załogi. Burza zaszczepiła w umysłach krwawych aniołów wizje, których synowie Sanguiniusa mieli nadzieję nigdy nie doświadczyć. Maleficzne czarnoksięstwo uderzyło prosto w genetyczną klątwę ich zakonu i wyzwoliło u ich braci, u braci bitewnych, czarny szał. Choć dokładna liczba dotkniętych chorobą braci nie była jeszcze wówczas znana, niemal cała piąta kompania została wyłączona z walki jeszcze przed nadejściem bitwy. Po wysłaniu wieści od kapelana, kapitan Kalaan po przez chwilę zastanawiał się, co należy dalej uczynić. Czarny szał. Wszyscy bracia bitewni krwawych aniołów lękali się jego dotyku, ale wymuszenie u nich aktywowania tej klątwy przez niewidzialnego przeciwnika było pogwałceniem wszelkich zasad honorowej walki. Lorda Storad, kapelan kompanii śmierci Denor, wszyscy inni kapelanowie, cały librarius Piątej Kompanii i wszyscy inni przeszkoleni psionicy ich floty przetrwali, jednak reszta upadła na rzecz klątwy. Śmiertelni Heloci, tworzący załogę okrętów Piątej Kompanii, rozbiegli się po swoich jednostkach, w poszukiwaniu kryjówki przed oszalałymi kosmicznymi marins. Jednak części z nich się nie udało. Okręty piątej kompanii zamieniły się w domy koszmarów. Pierwszy kapitan Karlaen natychmiast wysłał kapelanów pierwszej i drugiej kompanii wraz z Gwardią Sanguińską na pomoc ocalałym członkom załogi oraz w próbie przywrócenia porządku na pokładach ich okrętów. Po przywróceniu swoim braciom pełni świadomości i określeniu sytuacji strategicznej w Układzie Dajamor, krwawe anioły postanowiły nie tracić więcej czasu i przypuścić atak. Bracia bitewni nie byli w stanie przeprowadzić go tak szybko, jak chciałby tego pierwszy kapitan, jako że w międzyczasie wróg nie czekał bezczynnie na przegrupowanie się krwawych aniołów, a zamiast tego dobrze się przygotował. Bandy karmazynowej rzezi były już obecne we wszystkich głównych habitatach Adeptus Mechanicus, wrogie siły zaangażowały się w starcia w północnej i południowej hemisferze planety Ametal, dokładnie tak jak zakładano, koncentrując się wokół licznych wykopalisk. W Habitacie Beta Secundus kompania śmierci dokonała Desantu w dwóch falach. Kapelan Daenor i jego bracia dokonali Desantu w głębsze partie kompleksu Mechanicus, lądując między nacierającymi oddziałami karmazynowej rzezi, a celem ich przybycia na tę planetę. Na długo przed przypuszczeniem ataku na układ Damor siły karmazynowej rzezi podzieliły całą strefę wojny na pięć osobnych stref: rzezi, okrucieństwa, nienawiści, złej woli i zatracenia. Lord Chaosu Cranon. Nieustępliwy prowadził do walki siły w strefie rzezi. W tym samym czasie Astorat i Lemartes poprowadzili kompanię śmierci do walki o zewnętrzne umocnienia, szukając sposobu na okrążenie wroga w pierścieniu zniszczenia. Siły karmazynowej rzezi zostały uwięzione między linią obrony, którą jeszcze nie tak dawno temu zdobyli minimalnym nakładem sił. Zniszczenie sprowadzone na sługi chaosu przez kompanię śmierci zapierało dech w piersiach. Karmazynowa rzeź została odepchnięta na wszystkich frontach i zmuszona do ukrycia się w zniszczonych okopach zewnętrznej partii Beta Secundus. Po tej porażce wielu ocalałych zdrajców stało się niezdarnym i ociężałym balastem swoich zdrowszych braci, gdy ich ciała zaczęły niekontrolowanie mutować i rozpadać się od nadmiaru energii osnowy, która koniec końców spopieliła ich ciała od środka. Atak karmazynowej rzezi stracił impet. Resztki ich sił zostały wzięte w kleszcze Sił Mechanicus i Kompanii Śmierci. Daenor z dumą odnotował, że jego wojownicy z Kompanii Śmierci walczyli ze wspaniałą siłą i odwagą, pomimo ich przerażającej dolegliwości. Choć wróg rzucił na nich wszystko, co miał, licząc od mosiężnych, demonicznych machin po obrzydliwe czarnoksięstwo z osnowy, wojownicy Daenora zwyciężyli. Krwawe Anioły ponowiły wówczas atak, zamierzając dopaść każdego zdrajcę kryjącego się na ametal. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy Trzynastą czarną krucjatę i Imperium kontratakuje. Tak więc za tydzień słyszymy się w dalszym odcinku. Ja już mam nadzieję, nie będę, nie będę sobie czytał tutaj dwukrotnie tego samego, co już przeczytałem. Muszę to jakoś ogarnąć. Tak więc co, słyszymy się za tydzień. Ja dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i was projekt.